tym odcinku. Hania, co ty, zakochałaś się? Ja zakochana? No co ty? Nienawidzę chłopaków. Jak mogę polubić mojego TikToka? Ojejku, jakby słodko wyglądacie razem. Hania, ja miałam 6 chłopaków od przedszkola. Coś o zakochaniu wiem. Nie idź w tą stronę. Klaudusz, wielbiciel gier komputerowych. Wydałam całe kieszonkowe na te gry, a on mnie olał dla nowego asasyna. Co? Miłość z Darkiem się skończyła? Przyniosłam wam Smart Sketcher Projektor 2.0 i będziesz mogła mu narysować wymarzoną ilustrację. Na pewno coś takiego znajdziesz. Hej, mamo. Cześć, mamusiu. Dzisiaj jest taka ładna pogoda. Powinnaś być na spacer. Takie drzewa są się... Ania, gdzie masz plecak? Plecak? O, chyba zapomniałam z autobusu. To pójdę po niego. Hania, gdzie ty idziesz? No, do autobusu, po plecak. Hania, ale on już pojechał dawno. No to złapię kolejny. Hania, co ty, zakochałaś się? Mamo, ja zakochana? No co ty? Nienawidzę chłopaków. Jak mogę polubić mojego TikToka? Zrywam z nim. Co, Amelka? Wyglądasz na taką, której chłopak dał kosza, a ja nie chciałabym popełnić twojego błędu i skończyć tak jak ty, więc powiedz mi, co się stało? On mi dał kosza? Nie, to ja mu dałam kosza i nie mam zamiaru o tym w ogóle rozmawiać. No proszę, Amelka, powiedz mi, bo jest taki jeden chłopak w szkole, co mi się podoba. No dobra, powiem ci. No to było tak, że zrobiliśmy sobie takie super zdjęcie. No wiesz, razem. No i umówiliśmy się, że opublikujemy je na Instagramie i się oznaczymy nawzajem. I wiesz, co się... Wiesz, co on zrobił w ogóle? A po co? Co to w ogóle jest za pytanie? Nie będę się odnosił przed kolegami. Jakby to była w ogóle jakaś tajemnica. Co? I tyle w tym temacie. A pokażesz mi to zdjęcie? Nie. No weź, na pewno jest super. Nie, bo wiem, jak zareagujesz. Co to za bubr? Jak wy okropnie razem wyglądacie. Jak głupi i głupszy. W sumie się zgadza. Ej! Wszystkim to pokażę. Tania! No coś ty, nie będę się nabijać. Pokaż. No dobrze. Patrz. Ojejku, jakby słodko wyglądacie razem. A ty sobie żarty ze mnie robisz? Nie. Jeju, ty naprawdę jesteś zakochana. Nigdy nie byłaś dla mnie taka miła. A ty w ogóle rozmawiałaś z tym chłopakiem? No, oglądam jego relacje na Instagramie. Ale tak to jeszcze nie. Wiesz co, załamuję mnie. Masakra. Ja idę coś obejrzeć. Prowadź. Hejka, co tam robicie? Ty co oglądasz? Film. Smutne jak moje życie. No weź przestań. Może obejrzymy jakąś fajną komedię romantyczną. Sama sobie obejrzyj z Kacprem i ja idę do pokoju. Chodź tu, kochani. Amelka, wiesz co? Chodź. Tak, mamo. Zaopiekowałabym się na chwilę Kacperkiem, bo muszę zadzwonić. Przyniosłam wam Smart Sketcher Projektor 2.0 i będziesz mogła mu narysować wymarzoną ilustrację. Na pewno coś takiego znajdziesz. Tu jest 60 grafik wpisanych do pamięci, ale możesz jeszcze pobrać aplikację i mieć ich jeszcze dużo, dużo więcej. Wybierasz rysunek. Rzucasz go tak na, wyświetlasz go na kartce i odrysowujesz i każdy rysunek wyjdzie ci super. A Kacperek na pewno wybierze jakąś grafikę. Tomasz, kochanie, ja ci tu zostawiam. Chodź Kacperku, zostaniesz za Melką, a ja potem przyjdę. Dobra Kacper, to co rysujemy? Dinozaura T-Rexa. Okej. O, mamy! Poczekaj, tylko wyostrzę. Patrz, tak jest, okej? Aha. Dobra, to rysujemy. Kacperku, a ty masz dziewczynę? Nie. Dlaczego?
bo dziewczyny nie lubią samochody i dinozaury. Nie rozumiem was, chłopców. Wszyscy tylko samochody i dinozaury. Miałam identycznego chłopaka jak ty w przedszkolu. Dobra, patrz jak ją narysowałam. Identyczny. Teraz możesz go pokolorować, tak jak lubisz. No, masz. Hania, narysujesz mi samochód? Ale Kacperku, jak ja mam ci to narysować? Jaki samochód? Amelka ma takie urządzenie. Skończyła rysować? A wiesz, Kacper, że ten Smart Sketcher ma taką opcję, że mogę pobrać sobie aplikację i w tej aplikacji wybrać sobie jakieś zdjęcia z mojej galerii i później to odrysować? Fajnie. Kacper, no ja muszę do niego dzwonić, jeszcze z nim w ogóle nie rozmawiałam. Jak myślisz, o czym mam z nim gadać? A może o samochodach albo dinozaurach? Ale on raczej nie interesuje się samochodami, chyba woli sport. Kiedy będzie mój samochód? Samochód? Jaki samochód? Kacper, ja narysuję ci coś lepszego niż samochód. Narysuję ci mojego Darka. Ja rozumiem, dziecko. No nic, muszę do niego zadzwonić. Hej, nie przeszkadzam ci, mogę wejść? Możesz, zawsze wchodzisz bez pytania. Dzwoniłam do niego. No i? No i rozmawiałam z nim. On jest taki tajemniczy, taki małomówny. I słucha mnie, cały czas mnie słucha. Ach, wspaniały jest. No wiesz co, ostatnio oglądałam taki straszny horror, nazywał się Green Cutty. I strasznie mnie przeraził. A ty oglądałeś ten film? No. O! Strzelaj tą drogę, no! Tam wyszedł, strzelaj! Co się stało? A nic, tylko tam z kolegami gram w taką grę. No fajnie, no oglądałem. Aha, no dobra. No to nie wiem jak ty, ale mnie on trochę przerażał. No, mnie też, no. No właśnie, bo o ile ja nie do końca się zawsze boję horrorów, to ten był serio straszny. Też tak uważasz? No, tak. Normalne. Zawsze tak jest na początku. Oj, przestań tak gadać. Nawet się umówiliśmy już na pierwszą randkę. Chodź, nie ma czasu do stracenia, musisz mi powiedzieć, co masz ubrać. No to co myślisz? Lepiej założyć sukienkę, żeby wyglądać ładnie i do tego jakąś biżuterię? Czy może tak zwyczajnie, że sweter, bluzę i spodnie, dżinsy na przykład? A gdzie się umówiliście tak w ogóle? No, zaprosił mnie do Maka. Do Maka? Ubierz się lepiej zwyczajnie, tak jak na co dzień. I co? Założę się, że jeszcze będzie z kolegami. Tak, chyba chce się mną przed nimi pochwalić. Masz rację, ubiorę się w tą sukienkę, żeby było normalnie. Hania, normalnie to znaczy bluza i dżinsy. I przychodzi z kolegami tylko dlatego, bo się boi przyjść samemu. No, załamujesz mnie totalnie. No czekaj, gdzie się tak spieszysz? Chciałam z tobą jeszcze porozmawiać, o czym ja mam porozmawiać na tej randce. Gwarantuję ci. To oni sobie będą gadać nawzajem, a ty będziesz się tylko przysłuchiwać. Oj, tak. Mówisz tak dlatego, że mi zazdrościsz i dlatego też, że cię chłopak rzucił. Jeszcze raz, to ja jego rzuciłam. No i jak tam randka? Nie było tak źle. Trochę dużo gadali, ale posłuchałam sobie i chciałam. No, więc nożnej rozmawiali. Mówiłam. A kto płacił za jedzenie? No jak to kto? Każdy za siebie. Skąd ja to znam? Mamo, wiesz co? Jednak zmieniłam moje postanowienia co do liceum. Chcę iść do innego, z niższym progiem punktowym. Okej. To jest liceum sportowe, blisko mojej obecnej szkoły i ma duże boisko, no i chcę tam iść. Poczekaj, to jest to liceum po drugiej stronie ulicy, gdzie była taka straszna afera z przestępczością, tak? Mamo, ale to już było dawno, ci uczniowie już tam nie chodzą, a ta sprawa została wyjaśniona. Haniu, ale ty chciałaś iść na medycynę, chciałaś być lekarzem. To już jest nieaktualne. Nie zgadnę, idzie tam Darek. Cicho, bo. Jaki Darek? Nieważne. I co? Założę się, że uczysz się wszystkich piłkarzy FC Barcelony. Nie.
Ja tylko uczę się zasad piłki nożnej. To początek. Niech ja sobie przypomnę. Filip, wielbiciel piłki nożnej. Wiedziałam, co to jest spalony i znałam różnicę pomiędzy rzutem karnym a rzutem wolnym. Znałam cały skład Barcelony na pamięć, a on mnie rzucił po 3 tygodniach po wyjściu nowej FIFA. Tak, i następny krok to będzie, że będziesz się uczyła wszystkich gier komputerowych, które grają chłopcy. Klaudusz, wielbiciel gier komputerowych. Grand Theft Auto, Destiny, Assassin, Battlefield, Watch Dogs. Wydałam całe kieszonkowe na te gry. Gdy mamy nie było w domu, w nie wszystkie grałam, żeby być najlepsza. A on mnie olał dla nowego Assassina. A na koniec będziesz się uczyła wszystkich marek samochodów. No, to jest najgorsze. Marek, fan samochodów. Wiedziałam wszystko o autach. Co to są konie mechaniczne, co to jest pojemność silnika. I znałam wszystkie marki, nawet Tata, która jest produkowana w Indiach i jej wszystkie modele. Rzucił mnie, bo wyszła nowa gra, Need for Speed. Wiesz co, Hania, teraz ty się znajdź chłopaka, którego będzie ciekawiło też to, czym ty się interesujesz. O, dobra, idź sobie. Haniu, wiesz co, z tą szkołą to może jeszcze przegadamy, ale to jutro. Ach, to już i tak jest postanowione. Co? Miłość z Darkiem się skończyła? Nie przypominaj mi o nim. Co się stało? Bo on nie chciał publikować naszego wspólnego zdjęcia na Instagramie. Skąd ja to znam? Ujrzyjmy jakiś smutny film. Teraz mnie rozumiesz.